panie trenerze, dzisiaj pokonujemy Białego Orła Koźmi Wielkopolski w półfinale i awansujemy do finału. Poproszę o ocenę tego spotkania. No, trzeba się cieszyć z tego, bo każdy myśli, że jak się gra z czwartoligowcem, to powinno się 5-0 wygrać i zdemolować. Choćby prosty przykład, dzisiaj KKS Kalisz remisuje z Ostrowią 1-1. To pokazuje, że puchary rządzą się rzeczywiście swoimi prawami i my osiągnęliśmy nasz cel, zrobiliśmy finał po raz drugi w ciągu roku, bo graliśmy rok temu finał z KKS-em. Zobaczymy, jak tam się rozstrzygnie, ale najważniejsze, cieszymy się z tego, że przede wszystkim przed meczem z Gwardią oszczędziłem część zawodników, bo nie ma co ukrywać, dzisiaj wyszliśmy w innym składzie. Mogę powiedzieć, że trochę zaryzykowałem, bo też część zawodników grała, która do tej pory nie grała, nie miała rytmu meczowego i to też była nie wiadomo, jak zagramy w tym meczu. No dobrze, no, jesteśmy naładowani teraz pozytywnie przed meczem z Gwardią. Też część zawodników została oszczędzona, więc fizycznie też będziemy lepiej wyglądać. Jedna taka sytuacja trochę w ostatniej chwili wyskoczyła, że Jacek Pacyński miał być na ławce i miał dzisiaj wejść w drugiej połowie i też właśnie oszczędzić jeszcze na przykład Piotra Skokowskiego czy Krystiana Namaniego, no ale niestety dostał rozkaz z wojska i go nie ma. No i Jędrzej Ludwiczak jeszcze zgłosił uraz i tak naprawdę miały być 4 zmiany, a okazało się, że 3, więc ta jedna trochę niestety straciliśmy, ale dziś już się przygotowujemy od razu pod Gwardię Koszalin, jest odnowa biologiczna, zawodnicy jutro spotykamy się na treningu, będzie przygotowanie już pod Gwardię. Dla was to jakaś różnica, z kim zagracie w finale? Różnica? No, nie, ja nie patrzę się na finał. Na razie teraz skończył się mecz. Jesteśmy zadowoleni, że awansowaliśmy do finału, bo tak jak mówię, nie było łatwo, patrząc na drugi półfinał. Najważniejsze teraz dla nas jest, najważniejszy jest dla nas mecz w Koszalinie. Jedziemy do lidera drużyny niepokonanej, drużyna, która z 5 meczów wygrała i tylko jeden zremisowała na wyjeździe w Faszczynie. Można powiedzieć, jedziemy do paszczy lwa, ale ja tam się nie obawiam. Mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie, że pokażemy się tam z dobrej strony i przywieziemy. Każda zdobycz punktowa będzie dla nas cenna. Dzisiaj w bramce też zobaczyliśmy Daniela Malinę, jak on się zaprezentował. Jestem zadowolony z Daniela, akurat przy tej bramce, przy rzucie wolnym. Dostał w ten róg, gdzie stał i tam była zła komunikacja, jeśli chodzi o mur. Natomiast no, jestem zadowolony, pokazał się z dobrej strony, no ale nie będę przed kamerami zdradzał tej sytuacji i tyle, bo coś się tam, powiedzmy, wydarzy w najbliższych dniach i na razie nie będziemy o tym mówić. Przed nami teraz spotkanie z Gwardią Koszalin. Co musimy właśnie zrobić, żeby pokonać ten zespół? Przede wszystkim zagrać agresywnie, zagrać mądrze. To jest, tak jak powiedziałem, bardzo zespół taki perfidny, czyli czekający cały czas na swoją szansę, grający na własnej połowie, szukający kontry, mający dobre, stałe fragmenty gry i to jest bardzo, bardzo nieprzyjemny zespół. Trzeba przyznać, że z zespołami, z którymi gramy, czy to gramy z Lechem, z Pogonią i z innymi zespołami z Wdą Świecie, powiedzmy, to są zupełnie inne zespoły. One grają raz tak, raz tak, raz się bronią, raz atakują. To są różne momenty, natomiast Gwardia jest taka cały czas bardzo powtarzalna i to jest taki zespół, który teoretycznie nie gra jakiegoś dobrego futbolu, jeśli chodzi o takie trenerskie rzeczy, oczywiście mówimy, piłkarskie, natomiast jest bardzo, bardzo skuteczna w tym, co robi i bardzo taka konsekwentna i grają tak praktycznie mecz w mecz, więc musimy być skoncentrowani, musimy być agresywni, no ale najważniejsze, żebyśmy teraz jeszcze wyciągnęli z tych urazów drobnych, które tam zawodnicy mają, bo i Piotr Garbarek się zmaga z kolanem już od jakiegoś czasu i też to kolano go boli. Dawid Piruk też się został oszczędzony, bo ostatnio narzekał na mięsień dwugłowy. No i tak mógłbym wymieniać, no ale no, teraz już nie będzie żadnego tłumaczenia, po prostu trzeba pojechać. Jedziemy w piątek, odpoczniemy, po drodze zrobimy trening i w sobotę walczymy.